czas temu przyszła do mnie paczka z kosmetykami ze sklepu ezebra.pl. Ja z tym sklepem nawiązałam współpracę i właśnie pan pozwolił mi, poprosił mnie o wybranie paru kosmetyków, które chciałabym przetestować i podzielić się z wami moimi opiniami i moimi pierwszymi wrażeniami. Więc dzisiaj właśnie przychodzę do was z takim filmem i najpierw może je przedstawię, pokażę tutaj, jakie kosmetyki sobie wybrałam. No i później zobaczymy, jak one będą się sprawdzać. I pierwszy produkt to jest baza z L'Oreal Studio Secret Anti-Dual Skin Primer. I to jest po prostu baza rozświetlająca. Widziałam ją nieraz w sklepach i byłam jej ciekawa, no i w końcu miałam okazję ją przetestować. Więc to jest pierwsza rzecz. Dalej podkład. I to jest podkład z L'Oreal True Match w kolorze N1. Ja już mam podkład z L'Oreal N1, ale właśnie chciałam zobaczyć, czy to jest to samo, więc mam też podkład. Później cień, mam jeden i to jest cień z L'Oreal z serii Infallible w kolorze Sweet Strawberry. I to jest taki kolor, to jest pigment prasowany. I wzięłam go, ponieważ chciałam przetestować więcej kolorów, bo jak wiecie, mam już jeden i to jest w kolorze 002. Bardzo go lubię i bardzo często go używam, więc pomyślałam, że przyda mu się braciszek albo siostrzyczka. Dalej tusz i to jest tusz z L'Oreal False Lash Wings. Bardzo byłam jego ciekawa, no i kiedy zobaczyłam, że jest na stronie, no to oczywiście musiałam go wybrać. Jeszcze oczywiście pędzelek, to jest pędzelek z Real Techniques Shading Brush. To jest taki malutki pędzelek do cieni. Ja uwielbiam pędzle z Real Techniques, dlatego chciałam mieć kolejny w swojej kolekcji. I dalej puder. Puder to jest z Revlonu Age Defying w kolorze transparentnym. On wygląda tak. Czyli po prostu zwykły puder utrwalający. Dalej róż. Róż z Rimmela Match Perfection w kolorze 003. Który wygląda tak. Od razu mogę wam powiedzieć, że opakowanie jest beznadziejne, bo tutaj już mam dwa pęknięcia, ale sam w sobie produkt jest naprawdę bardzo fajny. I ostatnia rzecz, błyszczyk, jest to produkt z L'Oreal Glam Shine Fresh w kolorze 183. Więc to są wszystkie produkty, które wybrałam i które chciałabym dla was przetestować. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak one sprawdzają się w akcji, co o nich sądzę, no i jak po prostu wyglądają na twarzy, to zapraszam was do oglądania dalej i pa! Ok, więc zaczynamy i zacznę od zmieszania dwóch produktów. Pierwszy produkt to jest baza z L'Oreal Studio Secret i to jest baza rozświetlająca i zmieszam ją z podkładem z L'Oreal, to jest True Match w kolorze N1. I teraz zmieszam to wszystko na ręce, więc dobra, zaczynamy. Mniej więcej dam tyle tego rozświetlacza, nie wiem do końca ile mam dać, więc będziemy sprawdzać. I podkładu tam też trochę. Nie wiem, czy on jest lejący. Jest. Dobra, wypływ. Dobra, myślę, że tyle starczy. No i teraz to wszystko ze sobą mieszam. I teraz będę nakładać na twarz. Jestem ciekawa, jak kolory. Bo jak wiecie, ja zawsze mam problem z wyborem koloru, bo wszystkie są dla mnie za ciemne, więc zobaczymy, wydaje się być ok. On jest bardzo lejący. Dobra, i teraz gąbeczką wklepuję ten podkład. Wydaje mi się, że kolor jest troszeczkę za ciemny, ale może zaraz uda mi się coś z tym zrobić. Dobra, więc podkład mam już nałożony i zobaczymy za jakiś czas, czy on się utleni, czy zmieni swój kolor. Ok, teraz muszę zrobić brwi i z racji tego, że nie mam żadnego kosmetyku z tego sklepu, to po prostu użyję tej kredki, którą zawsze używam, to jest kredka z Classics w kolorze 402. Dobra, więc jak widzicie, brwi mam już zrobione dzisiaj trochę mocniej, ale będzie lepiej, jak już będzie cały makijaż. No i teraz przechodzimy właśnie do testowania tego cienia. To jest cień z L'Oreal z serii Infallible w kolorze 017 Sweet Strawberry. I ja wam powiem szczerze, że ja myślałam, że to będzie taki bardziej delikatny kolor. Taki, wiecie, delikatny po prostu róż. No ale okazało się, że jest ciemniejszy, ale i tak spróbujemy nałożyć go
na całą powiekę za pomocą pędzelka z Real Techniques, którego próbuję wyciągnąć. I to jest pędzelek Shading Brush, czyli taki malutki, bardzo precyzyjny pędzelek. No i właśnie będziemy teraz maczać tutaj w tym cieniu. Tuncia! I teraz wklepuję go na powiekę. Ale powiem wam szczerze, że myślałam, że on będzie jakiś bardziej napigmentowany. A tutaj... No nie wiem. Nakładam go też w załamaniu. Albo może spróbuję palcami. No to zaraz pomyślę. I nakładam go też właśnie tym pędzelkiem na dolną linię. Teraz biorę czysty pędzelek, to jest akurat Sedona Lace EB15. I wiecie co, i wezmę jeszcze tutaj z tego różu, wezmę ten beżowy cień, to znaczy róż, rozświetlacz obojętnie, i nim właśnie będę tutaj rozcierać załamanie, żeby te granice były tak bardzo naturalne. O ile granica między różowo-pomarańczowym cieniem a skórą może być oczywiście naturalna. I teraz jeszcze delikatnie nałożę ten cień palcem. Może wtedy będzie większa pigmentacja. Nie, powiem wam szczerze, że myślałam, że on będzie bardziej napigmentowany i się go bałam, ale w sumie nie ma czego, bo on bardzo fajnie się nakłada i jeżeli właśnie szukacie takiego jasnego cienia, no to myślę, że będziecie z niego zadowolone, ale jeżeli szukacie takiego mocno napigmentowanego cienia, no to na pewno to nie będzie to. No i teraz przechodzimy do najbardziej ekscytującej i intrygującej mnie rzeczy, czyli do tuszu do rzęs. I to jest tusz do rzęs L'Oreala False Lash Wings. Ona wyszła w połowie tamtego roku, pod koniec. Tak mi się wydaje, jakoś wrzesień, październik, coś takiego. No i to jest właśnie szczoteczka. I zaczynamy tuszowanie, jestem bardzo go ciekawa. Nie wiem do końca, którą stroną powinnam, może tą. Tuszować rzęsy. Dołożę trochę, tak wyglądają te rzęsy na razie, ale nałożę jeszcze. Bo jak wiecie, ja lubię mieć dużo tuszu na rzęsach. Dobra, więc jak możecie zobaczyć, tutaj rzęsy już mam pomalowane, tutaj nie. Efekt jest. Te rzęsy są trochę posklejane, ale pamiętajcie o tym, że to jest nowy tusz, więc ja myślę, że poczekam tak z miesiąc i wtedy ten tusz powinien być rewelacyjny, ponieważ rzęsy naprawdę są takie wow i bardzo mi się ten efekt podoba. Nałożę ten tusz teraz tutaj na te rzęsy i zaraz do was wracam. Ok, więc tak już wyglądają wytuszowane rzęsy i pomimo tego, że te rzęsy są trochę posklejane, to efekt strasznie mi się podoba i naprawdę jestem z tego tuszu bardzo, bardzo zadowolona i nie mogę się doczekać, aż on jeszcze troszeczkę przeschnie. No i aż nauczę się używać tej szczoteczki. Więc teraz przejdziemy jeszcze do reszty twarzy. Jesteśmy już przy twarzy, teraz pora na korektor pod oczy. I ja tutaj mam korektor z L'Oreal Touch Magic. I ja wam go powiem, że ja już go wczoraj użyłam, bo mój stary już mi się skończył. I niestety, jak zaraz zobaczycie, kolor jest całkowicie na nie. Jak widzicie, on jest bardzo ciemny w porównaniu do mojej karnacji. I to zauważyłam w porównaniu na przykład do tego poprzedniego korektora, którego miałam, czyli też z L'Oreala. On jest dużo bardziej taki gęsty i treściwy. No ale użyjemy i zobaczymy. Najpierw rozgrzeję sobie palce i opuszkami troszeczkę wklepię, a później dobiję go podróbką Beauty Blendera. No i wklepuję. Jeżeli chodzi o krycie, to on ma nawet dosyć fajne krycie. Ja nie mam jakichś, nie wiadomo jakich, dużych problemów z okolicami pod oczami, ale jednak jakieś tam opuchnięcia i delikatnie zmieniony kolor na niebieski mam, więc korektor zawsze się przyda. Teraz przechodzimy do pudru. Ja tutaj mam puder z Revlonu Age Defying w kolorze transparentnym. I teraz muszę to otworzyć. Tak wygląda opakowanie. Tutaj jest pędzelek.
puder i tutaj jeszcze mamy lusterko. I ja wezmę pędzel z Sedona Lace, to jest FB05. Mówiłam już to dzisiaj czy nie, bo wydaje mi się, że mówiłam. No ale zobaczymy. Strzykuję oczywiście nadmiar i takimi ruchami wklepuję i pod oczy, i tutaj na całą twarz. Jeżeli chodzi o ten puder, to jakoś, nie wiem, nie mam o nim zdania. Fajnie zmatowił twarz i nie widać go na tej buzi, więc jest ok. Zobaczymy, jak to wszystko będzie później wyglądało. No i już mamy ostatni element, przedostatni, czyli róż, puder i bronzer. Zastanawiam się, co zrobić, czy wymieszać to całe, czy nakładać po kolei. I może wymieszam, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak widzicie, nakładam go delikatnie na kości policzkowe i już od razu też na policzki. I jednak nie nakładam tutaj tego beżowego cienia, ponieważ on ma takie lekkie drobinki, a jak wiecie, ja nienawidzę drobinek. Dlatego skupiam się tylko na tych tutaj dwóch cieniach, kolorach. I tak już właśnie, czekajcie, jeszcze trochę nałożę, abyście mogły lepiej zobaczyć ten kolor. Bardzo fajnie wygląda naturalnie, więc tak wygląda nie zrobiona strona, a tak wygląda zrobiona strona. I teraz zrobię to samo właśnie po drugiej. Powiem Wam szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczona tym różem. Bardzo podoba mi się efekt, jaki osiągnęłam właśnie za pomocą tego produktu. Może nałożę jeszcze troszeczkę. On na pewno jest dobry dla osób początkujących, ponieważ on nie ma dużej pigmentacji. Ale fajnie właśnie można nim stopniować kolor. Jeżeli chcecie mocniej, no to możecie to zrobić mocniej. Jeżeli chcecie słabiej, no to będzie słabiej. I jeszcze widzę, to nałożę ten jasny. Tutaj na te kości policzkowe. On faktycznie ma delikatne rozświetlenie, nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć. Dobra. I została mi już ostatnia rzecz, czyli błyszczyk. Ja mam tutaj błyszczyk z L'Oreal Glam Shine Fresh w kolorze 183. I stawiam, że to nie będzie mocno pigmentowany produkt. No tak, jak myślałam. To jest po prostu zwykły błyszczyk, bez koloru. On ma bardzo fajną konsystencję, ponieważ to jest taka bardzo żelowa konsystencja, przez co pewnie włosy będą się kleić, zaraz sprawdzimy. No, włosy się kleją, więc jeżeli tego nie lubicie, no to średnio. On daje bardzo fajne uczucie takiego nawilżenia, więc mam nadzieję, że nie będzie dawał tylko uczucia, ale też właśnie nawilży te usta. Dam Wam znać później. Gdybym miała wybrać, powiedzmy, dwa produkty z tych wszystkich, to wybrałabym na pewno tusz, no i chyba właśnie ten róż. Jak dla mnie na razie najlepsze kosmetyki z tych wszystkich, które dostałam. Zobaczymy za parę godzin, jak to wszystko będzie się trzymało na tej buzi, więc na razie do zobaczenia. Wracam do Was po 9 godzinach, jest godzina 17 i chciałabym zmazać już makijaż, dlatego przychodzę do Was, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I jak widzicie, tusz na rzęsach dalej jest i nie osypał się. Cień jak był, tak jest. Podkład też, tutaj brązero-róż też. Na ustach już mało co mam, ale poprawiałam w ciągu dnia tylko raz i faktycznie ten produkt jest na ustach. I piłam w międzyczasie, jadłam, po jedzeniu tak prawie zszedł, ale on zostawia taką nawilżająco żelową warstwę na ustach, która cały czas jest i cały czas pielęgnuje te usta, więc naprawdę z tego błyszczyku jestem bardzo zadowolona i myślę, że na takie codzienne do codziennego użytku, kiedy sobie siedzę na uczelni i po prostu chcę sobie nawilżyć usta, a nie chcę brać Carmexu, to to będzie idealny produkt i z niego jestem zadowolona, ale znowu z drugiej strony nie wiem, czy jakieś tańsze błyszczyki by się nie znalazły, chociaż na stronie Ezebra on nie jest drogi. Dalej podkład. Podkład jest na buzi i to, co mi się podoba, to to, że on nie wszedł mi tutaj w te bruzdy, ponieważ każdy podkład mi wchodził. I nie wiem, czy to nie jest właśnie zasługa tej bazy, ponieważ ja zazwyczaj bazy nie używam. Dzisiaj jej użyłam i naprawdę jestem zadowolona, zresztą zaraz pokażę Wam z bliska. No a jeżeli chodzi o korektor, to on dalej jest oczywiście na oczach i może
powiedziałabym, że może minimalnie wszedł w te zmarszki pod oczami, jakie mam. No a jeśli chodzi o puder, no to jak widzicie, nie świecę się jakoś nadmiernie, więc chyba on działa, chociaż ja tam za pudrami nie przepadam i ogólnie mi pudry do szczęścia nie są potrzebne, więc nie wiem, czy to jest zasługa tego pudru, czy to jest zasługa podkładu, ale dobra, już pokazuję wam się z bliska. No więc jak to wszystko wygląda? Dajcie mi znać, co o tych kosmetykach sądzicie, czy macie jakieś właśnie z tych kosmetyków, jeżeli tak, no to jaka jest wasza opinia na ten temat, na ich temat? Zapomniałam wam jeszcze powiedzieć o jednej bardzo istotnej dla was i dla mnie rzeczy, a mianowicie o tym, że wraz ze sklepem Ezebra przygotowaliśmy dla was konkurs, rozdanie. Bardzo proste zasady, bardzo szybko możecie wziąć w nim udział. Najpierw może co do wygrania, bo to chyba jest najważniejsze i istotne. Do wygrania będą dwa bony na 100 zł, czyli dwie osoby będą miały okazję wygrać w tym rozdaniu. I może teraz zasady konkursu. Po pierwsze, musisz być oczywiście moim subskrybentem, no bo to jest konkurs dla moich widzów. Po drugie, musisz polubić profil na Facebooku sklepu Ezebra. Jeżeli nie macie Facebooka, no to niestety nie poradzę nic na to, będą inne konkursy, gdzie nie musicie lajkować żadnych profili na Facebooku. Tutaj akurat musicie, no bo po prostu sponsorem tego rozdania jest sklep Ezebra. I co jeszcze? I jeszcze dodajcie do obserwowanych mojego bloga. No i teraz co musicie zrobić? Po prostu napiszcie w komentarzu trzy kosmetyki właśnie z tego sklepu, które najbardziej wam się spodobały, które chciałybyście mieć, albo jeżeli wygracie właśnie ten bon, które sobie kupicie. I to chyba wszystko, więc zachęcam was wszystkich do wzięcia udziału w tym rozdaniu i za każdego trzymam kciuki. I jeszcze takie małe wtrącenie, prosiłyście mnie, żebym pokazała wam jeszcze w jakimś filmiku Doncie, więc proszę bardzo, tak na do widzenia jest i Doncie. Proszę, o, trochę zaspana, ale jest bardzo grzeczna i prawie cały czas śpi, więc jest dobrze. Kończę już, bo jak widzicie, zasypia mi tutaj na rękach, a muszę jeszcze ją nakarmić i ją położyć, więc mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!